There's a pain I'll carry with me through the days. I will dream of losing you and losing me. I'm not the man that you will need. I'll let you down in time. Hej, witam was, ja jestem Korgens, a to jest gra Plants vs. Zombies Garden Warfare. I dzisiaj sobie gramy naszym soldatem oczywiście. Jest to mapka. Jaka to jest mapka? Jeszcze nie widzę, nie potrafię rozpoznać. Jest to mapka, chyba miasto portowe. Tak, jest to miasto portowe, czyli będzie coś pewnie z portem albo z wodą w tytule. No co mogę powiedzieć, raszujemy roślinki oczywiście. Tutaj mogłem zdobyć łatwego Fidget Bloda, aczkolwiek... Wow, obrywam od lasera. Gość tam dostaje po głowie też, ale ja też dostaję. Tam on może mieć healera, a ja nie mam żadnego. Więc raczej głupim pomysłem jest tam raszowanie. Wycofam się lepiej. I o, właśnie mam tutaj cel, ale no, on nas ściągnął na raz. Co łatwo można było zrozumieć. Miał 39 HP. Procent. 39%. Spełnimy się od razu. Oczywiście. I jak teraz widzimy właśnie, raszujemy sobie po mieście, jest tutaj nasza drużyna, nasi towarzysze z drużyny, mam nadzieję, że nie dmucham w mikrofon, bo przełączyłem na stary, nie sprawdzałem, czy dobrze jest ustawiony. Jeśli dmucham, to sorki, to jest tylko parę minut. Ten odcinek ewentualnie będzie failowaty. Okej. Okay. Skoczyliśmy sobie na daszek, skosiliśmy jedynego oczywiście. Tu mieliśmy chyba nawet drugiego klienta. A on oczywiście padł. I następne roślinki. I w tej sytuacji Chomper jest bez szans praktycznie. On na dach nie może wskoczyć, przynajmniej niczego takiego nie zaobserwowałem. Tutaj mi go ukradnie. Z KS-i. No ale nie będzie. Kill dla naszej drużyny, jak widać jak KS nie istnieje podobno. Choć istnieje, jeśli jest to bardzo chamskie. A jak... nie jest to chamskie bardzo, to nie istnieje. I teraz taki cytat Paulo Coelho. KS istnieje, jeśli nie jest chamskie, jak chamskie, to istnieje. Fuck logic. Wystrzeliłem rakietą, druga rakieta w meczu i druga nietrafiona. No ale oczywiście ostrzeliwujemy po główce. Oj, no szkoda, że mi się ammo akurat w tamtym momencie skończyło. Roślinka, w końcu ktoś pomyślał, żeby się ruszać w momencie, kiedy strzelamy. Że jak ktoś do was strzela, to się powinniście ruszyć. No, niestety, no, znaczy dla niego niestety, dla nas bardzo stety. Wygraliśmy. Tutaj również pierzemy kogoś po głowie, ale nam uciekł. Tam daleko ktoś już ładował sobie rakietkę. 5 kili. No i tu mnie niestety nie zjadł już. Ma... jak to się mówi? Minigun. Dwa razy on mnie zabił, ja zabiłem raz jego. Ktoś się tam refnął w drużynie. Teoretycznie w killach idziemy bardzo równo. Jest 24 do 21. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę mapy i ogar, to my zdecydowanie prowadzimy. Skoczymy na daszek oczywiście. Ale oczywiście wszędzie są nasi. Tu tylko jakiś tam sobie stał na daszku. Tego popraliśmy po główce i dostaliśmy asystę. Tu już nadciągają. Musimy zabić naszego elektrobolta. Ale się tutaj próbuje nam schować Chomper, normalnie takie haksy. Ale oczywiście my go zastrzelimy i tak czy inaczej. Tam kolejny już nas próbuje zaatakować, ale nie ma szans. Jeszcze nam się odsłonił chwilowo piszoter, więc go zastrzeliliśmy i dostaliśmy asystę. Troszkę go obstrzelaliśmy, to praktycznie rzecz biorąc. Troszkę tam tak samo obstrzelaliśmy kolejnego piszotera. Ale nas zaczęli również prać i to już zbyt mocno.
Jest 34 do 30, czyli bardzo wyrównana sytuacja. Ale my dominujemy, tak czy inaczej. Nasza drużyna próbuje coś tam zrobić, stara się oflankować przeciwnika lub zaraszować środkiem. Ja zaraszuję środkiem i nawet w smoku dam radę zabić, albo nie dam radę zabić. Palnę z rakiety i zadam jakiś damage tam zawsze. Nie wiem zupełnie, gdzie jest przeciwnik, ale mam na szczęście ikonki, które nic nie zrobią. Lecz teraz jest już chomper nasz. Inny chomper jest od naszego kolega, a my go zestrzeliliśmy. Tutaj nas zjadł, zabił praktycznie kwiatuszek. Kwiatuszek z laserkiem w oczach. Zostało 10 planców do końca, czyli przeciwnik się lekko wysunął. Zostało 10 planców dla nas oraz 10 zombiaków. 8. Nie, zaraz. Pogubiłem się. 10 planców my mamy do zabicia, 9 oni mają do zabicia. Teraz 10. A my już mamy tylko 6. Tylko 5. Tylko 4. Nie, bo ktoś nam się refnął. No nie, dobrze, tylko 4. Tu staramy się jakoś ostrzelać przez belki i smoka, aczkolwiek nie mam większych szans. Tak czy inaczej, już wygraliśmy to spotkanie praktycznie, więc jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zapraszam do komentowania go oraz komentowania odcinka poprzedniego, gdzie zadałem Wam pytanie odnośnie mikrofonu oraz polubienia go, udostępnienia. Jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji kanału oraz obczajenia, co tam na nim jest. Każdy pewnie znajdzie coś tam dla siebie, więc powinno być ok. Chaos.